Dzień dobry Państwu. Opowieści z Kresów numer 153, część druga, czyli ciąg dalszy spływu z biegiem Prypeci. W pierwszym odcinku podążaliśmy od źródeł zaraz w Dolinie Bugu, znajdujących się tuż za współczesną granicą polsko-ukraińską, aż do Nyrczy, ostatniej bazy floty pińskiej. Dzisiaj podążymy od Turowa do Czarnobyla, czyli tym odcinkiem Prypeci, który przed II wojną światową znajdował się już poza granicami II Rzeczypospolitej. Na naszej trasie znajdą się Turów, Dereszewicze, Petryków, Mozyrz, Jurewicze, Barbarów, Narowla i Czernobyl. A korzystając z okazji, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców Poznania i Wielkopolski na pierwsze spotkanie, ale już nie online, a na żywo w Pałacu Działyńskich już niebawem, bo 1 lipca o godzinie 17 przypomnimy poczet kompozytorów z Kresów, wybitne postaci polskiej muzyki tam urodzone, prezentacji od Moniuszki do Niemena, zatem do Czerwonej Sali Pałacu Działyńskich. Bardzo serdecznie Państwa w dniu 1 lipca o 5 zapraszam. Proszę Państwa, w pierwszej części tego spływu z biegiem Prypeci przypominałem, że spływamy rzeką, która jak mało która rzeka Kresów nie wryła się w pamięć ani potomnych, ani współczesnych i w rezultacie pozostaje najmniej znaną, najmniej rozpoznaną, najmniej kojarzoną z wielkich rzek Kresów. Przypomnijmy, że mówimy o liczącej ponad 770 kilometrów rzece płynącej z zachodu na wschód i będącej dopływem Dniepru, która do końca I Rzeczypospolitej, do roku 1793, w całości płynęła po terytorium dawnej I Rzeczypospolitej. Gdyby ktoś chciał zapytać, dlaczego wyprawiamy się na ten ciąg dalszy spływu z biegiem Prypeci, to może właśnie dlatego, by przypomnieć nieprawdopodobną ilość wątków historii, postaci tak silnie związanych z dziedzictwem historyczno-kulturowym dawnej I Rzeczypospolitej, ale także z dziejami XIX i XX-wiecznymi, które przynależą do dziedzictwa historycznego, kulturowego Polski, Białorusi, Rosji, tych wszystkich państw, które na tym terenie funkcjonowały. Przypominamy także, że poruszamy się główną arterią Polesia. W pierwszej części wypływaliśmy na północ od Lubomla, podążaliśmy do granicy II Rzeczypospolitej, do Nyrczy, przez bagniste, grząskie Polesie. Jak będzie w drugim odcinku, zaraz Państwo zobaczą. Rozstaliśmy się z Prypecią w ostatniej większej miejscowości po polskiej stronie, przed granicą polsko-sowiecką, tu gdzie stacjonowały wysunięte jednostki flotylli rzecznej, marynarki wojennej, strzegące polskiego Polesia. Ale to było. Dzisiaj przesuwamy się dalej na wschód, na ten obszar Polesia, który rozciągając się w kierunku północnym aż po Bobrujsk, a w kierunku południowym aż po Kijowszczyznę, ciągnie się ku Dnieprowi w kierunku wschodnim. To są przecież ziemie zabrane. Tak nazywano te 9 guberni utworzonych na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej, stąd podróżować będziemy w znacznej mierze po terytorium dawnej guberni mińskiej.
A pierwszym istotnym punktem na trasie dzisiejszego spływu będzie niewielka miejscowość, która dzisiaj pewnie większości z nas nic kompletnie nie mówi. Będzie to Turów. Gdyby zrobić rekonesans nawet wśród dobrze kojarzących historię i dziedzictwo kulturowe Kresów i zapytać o Turów, podejrzewam, że nikomu z niczym ta nazwa by się nie skojarzyła. No przecież to jedna z absolutnie i bezsprzecznie najstarszych osad, ba, nie tylko przecież na tym terenie. Wyobraźcie sobie Państwo, że cofamy się nie 50, nie 80, nie 100 czy 150 lat wstecz, ale co najmniej 1000 lat wstecz. I 1000 lat temu z okładem zaglądamy do Turowa nad Prypecią. Kto wówczas nas tutaj powita? Powitają nas, proszę Państwo, bo to miejscowość znana już w X stuleciu, gdzie osiadło jedno z plemion Dregowiczów, a później było stolicą księstwa turowskiego zależnego od Kijowa. Gdyby spojrzeć na Turów z lotu ptaka okiem satelity, widać wyraźnie pięknie meandrującą Prypeć, która właśnie opuściła dawną granicę polsko-sowiecką, płynie w kierunku wschodnim. I tutaj mamy Turów. A w Turowie? W Turowie czeka na nas już gospodarz. I to nie byle jaki, proszę Państwa, gospodarz. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, kto władał Turowem ponad 1000 lat temu, to wystarczy spojrzeć na ten efektowny obraz Szeremetewa, znajdujący się w Ługańskim Muzeum Sztuki. A na nim wita nas Świętopełk lub Światopełk pierwszy, nazywany także Świętopełkiem Przeklętym. Książę Turowski i Wielki Książę Rusi Kijowskiej, syn Włodzimierza I i starszy brat Jarosława I Mądrego, a za sprawą małżeństwa zięć Bolesława I Chrobrego. To zresztą za sprawą Bolesława Chrobrego mógł dwukrotnie osiąść na kijowskim tronie jako wielki książę Rusi Kijowskiej w latach 1015, 1016 i 1018 i 1019. Gdyby sięgnąć do motywów malarskich bliższych nam sercu, to bez trudu znaleźliby Państwo w niezwykłej spuściźnie Jana Matejki i taki obraz, jak ten przedstawiający zaślubiny Światopełka z córką Bolesława Chrobrego, wymalowany przez mistrza w roku 1892. Proszę Państwa, czy przyszło nam do głowy, że w malutkim, niewielkim Turowie, o którym mało kto z nas kiedykolwiek słyszał, spotkamy jedną z najważniejszych postaci początków XI stulecia, księcia turowskiego, wielkiego księcia Rusi Kijowskiej, zięcia Bolesława Chrobrego. Bo proszę Państwa, Turów, który w opisie Encyklopedii Powszechnej Gutenberga w okresie międzywojennym miał krótką wzmiankę liczącą parę zaledwie zdań, jest rzeczywiście
odpowiednikiem tego, co, czym dla nas, można powiedzieć, byłby Ostrów Lednicki, Gniezno, zarazem. Spójrzmy, proszę Państwa, na ten piękny obraz, na tą animację wykonaną przez Pawła Tatarnikału, Białorusina, który przedstawia, no oczywiście nieco fantazyjną wizję, ale nie odbiegającą w istocie od rzeczywistości tego, jak wyglądał Gród Turowski i klasztor, który się tutaj znajdował. Bowiem Turów już pod koniec X stulecia i na początku XI stulecia przeżywał okres swojego największego rozkwitu. A później w wieku XI, XII mogliśmy tutaj spotkać legendarną postać na Białorusi, świętego Cyryla Turowskiego, zwanego Złotoustym. Mieściły się tutaj wówczas dwa klasztory prawosławnej, męki świętych Borysa i Gleba i żeński świętej Barbary. Już w XII stuleciu w Turowie wzniesiono także monumentalny sobór katedralny, zniszczony według latopisu przez trzęsienie ziemi w 1230 roku. A 11 lat później Turów został obrócony w perzynę przez mongolskie hordy Batuhana. Później miasto znalazło się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, ba w 1430 roku miał tu swoją siedzibę sam Świdrygiełło. Upadek Turowa nastąpił po wyniszczających najazdach Tatarów, ale zanim to nastąpiło, mogli Państwo tutaj spotkać jeden z najważniejszych miejskich ośrodków wschodu tamtej epoki. A w tym ośrodku, widocznego na tym zabawnym rysunku Cyryla Turowskiego, biskupa ruskiego zwanego Złotoustym, który wywodził się z bogatej rodziny, otrzymał prywatne wykształcenie na wysokim poziomie, znał grecki, zapoznał się z pismami ojców Kościoła, uczył również retoryki i historii, a urodził się w roku 1130 lub około roku 1130, zmarł w roku 1183. Po śmierci rodziców porzucił odziedziczony majątek, wstąpił do monasteru właśnie tu, w monasterze świętego Mikołaja w Turowie. Tutaj prowadził życie oparte na surowej ascezie, pisał nowe teksty modlitewne, kazania. Został mianowany ichumenem klasztoru, ale z tej funkcji zrezygnował, bowiem przede wszystkim skupił się na pisaniu, na pracach nad pisaniem kazań poświęconych zagadnieniu śmierci i zbawienia, krytyce wykroczeń przeciw etyce chrześcijańskiej, polemice z niektórymi tekstami literatury świeckiej. To on dbał o wykształcenie duchownych i organizację klasztorów, korespondował z księciem Andrzejem Bogolubskim, utrzymywał kontakt z Eufrozyną Połocką, a w pewnym momencie skupił się wyłącznie na pracy pisarskiej, zyskując przydomek ruskiego Złotoustego. Do naszych czasów przetrwała tylko niewielka część jego tekstów, ale przetrwały i są przechowywane, tak jak ten widoczny na ekranie, reprinty innych późniejszych wydań tekstów Cyryla Turowskiego ukazują się współcześnie na Białorusi, a w Turowie, gdzie mieszkał
i gdzie pamięć o nim przetrwała przez długie, długie stulecia nad wysokim brzegu Prypeci stanął współcześnie pomnik mu dedykowany. Mamy zatem, proszę Państwa, w Turowie i Świętopełka, i świętego Cyryla Turowskiego, ale mamy, proszę Państwa, coś jeszcze. Mamy chociażby wspomnienie wielkiego księcia, hetmana wielkiego litewskiego i wojewody trockiego Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego, który był właścicielem Turowa w późniejszych czasach. Dzisiaj obok niewielkiej cerkwi, jaka stoi w Turowie, malutkim kameralnym Turowie, znajdą Państwo bez trudu piękny pomnik dedykowany pamięci Konstantego Ostrogskiego. Gdyby spojrzeć na Turów oczami znakomitego grafika i rysownika Napoleona Ordy, który w drugiej połowie XIX wieku przemierzał tereny nad Prypecią, pozostawiając w swoich szkicownikach wizerunki dworów, pałaców, kościołów i miasteczek tu się znajdujących, bez trudu zobaczyliby Państwo nieistniejące już współcześnie cerkwie. Miasteczko niewielkie, właściwie można powiedzieć, gdy idzie o ilość mieszkańców, dużą wieś nad zakolem szeroko rozlanej tutaj Prypeci. Na brzegu znaleźliby Państwo bez trudu charakterystyczny budynek synagogi turowskiej, bo w XIX wieku spora część mieszkańców tego mikroskopijnego miasteczka to byli Żydzi osiedleni tutaj przez carat w ramach akcji wypędzania społeczności żydowskiej z Rosji właściwej i lokowania ich w tak zwanej strefie osiedlenia. Do dzisiaj pamiątką po tamtych czasach są macewy i nagrobki na cmentarzu żydowskim w Turowie. Ale ja chcę Państwa zabrać w miejsce bardzo charakterystyczne. Kiedy przed I wojną światową wybitny etnograf i fotograf Izaak Serbow na zlecenie rosyjskich władz wędrował po tych ziemiach i dokumentował je setkami znakomitych zdjęć, zajrzał także do Turowa. To jemu zawdzięczamy te wspaniałe zdjęcia, na których widać wzgórze zamkowe. No, nie robi może jakiegoś szczególnego wrażenia, ale stulecia zrobiły swoje. Ale to właśnie tu, 1000 lat temu, znajdował się gród turowski. Tak dzisiaj w muzeum w Turowie na makiecie prezentuje się ów gród, który stał tutaj w szeroko rozlanych wodach Prypeci. W 1963 roku podczas badań prowadzonych na wykopaliskach zorganizowanych obok Góry Zamkowej odnaleziono absolutną sensację. Nie tylko bowiem odnaleziono fundamenty świątyni kamiennej, trzeciej pod względem wielkości po Kijowie i Nowogródku, ale także pogańską gątynę, a pod nią świętą studnię Źródło. Gdyby spojrzeli Państwo na Turów z lotu ptaka, zobaczyliby Państwo na tym wysuniętym półwyspie oblanym ze wszystkich stron wodami Prypeci charakterystyczny płaski dach, którym nakryto owe historyczne wykopaliska. Po prawej stronie widać pomnik naszego mnicha, który pozostawił nam tyle wspaniałych modlitw i tekstów, pomnik Cyryla Turowskiego. A my już zaglądamy do owej nowoczesnej hali, która ma zabezpieczyć jedno z najcenniejszych odkryć archeologicznych na terenie Białorusi, bo jak już powiedziałem, porównywalne przecież z Ostrowem Lednickim i wykopaliskami na terenie Piastowskiego Gniezna. To tutaj bowiem odnaleziono ruiny cerkwi z XII wieku, być może właśnie tej
z którą tak silnie związała się postać Cyryla Turowskiego. Proszę Państwa, na tych pięknych zdjęciach Izaaka Serbowa widać cerkwie, które przetrwały burze dziejowe, skromne, drewniane, a przecież w tamtej epoce były tutaj dziesiątki świątyń. Ale o tamtej epoce wiemy tylko z najstarszych zapisów historycznych. Te późniejsze znaczone krzyżami chowanych tutaj Rosjan, Białorusinów, Polaków, Żydów fotografował Izaak Serbow tuż przed wybuchem I wojny światowej. Dzisiaj z trudem odnaleźliby Państwo w Turowie ślady tego klimatu ze zdjęć Izaaka Serbowa. Ale za sprawą badań archeologicznych i tej nieprawdopodobnie ciekawej, oryginalnej historii Turów coraz bardziej staje się miejscem rozpoznawalnym, do którego docierają nawet Polacy. W Echu Dnia znajdą Państwo znakomity artykuł Cezarego Rudzińskiego poświęcony jego wizycie w Turowie i tym niezwykłym pamiątkom, jakie można oglądać w niewielkiej, skromnej, drewnianej cerkwi. Tu bowiem znajdują się gigantyczne, mieszące ponad 2 metry wysokości kamienne krzyże, które wedle tradycji spławiano Dnieprem i Przypecią z Kijowa aż, aby mogły ozdabiać turowskie wzgórza. Jeden z takich turowskich krzyży odnaleziono na miejscowym cmentarzu i dzisiaj jest to szczególne miejsce kultu. A w samej cerkwi upamiętniana jest wielka przeszłość i historia Turowa. A oprócz tego znajdą też Państwo w Turowie fascynujące muzeum przyrodnicze przypominające, że to właśnie wokół Turowa znajdują się tereny jednego z najpiękniejszych białoruskich parków narodowych, w którym znajduje się zupełnie nieprawdopodobna ilość zwierzyny, zwłaszcza ptaków. Dzisiaj z różnych stron Europy ciągną tutaj ornitolodzy, bo takich obserwacji ornitologicznych jak wokół Turowa praktycznie już czynić nie można. Proszę Państwa, żegnamy się z Turowem, kupując pamiątkową książkę Opracowanie historyczne dziejów tego niezwykłego miejsca, opuszczając Turów z nadzieją powrotu do tego największego rezerwatu ptasiego na Łęgach Prypeci i z góry jeszcze raz patrzymy na skromny, niewielki Turów czerwieniejący dachami nad Prypecią. Ruszamy dalej, czas goni. A na naszym celowniku kolejna miejscowość nad Prypecią, czyli Dereszewicze. O Dereszewiczach w odróżnieniu od Turowa w Polsce wiele osób słyszało, bo wprawdzie nie miały absolutnie tak bogatej, niezwykłej historii jak Turów, to za sprawą kilku książek weszły do zbiorowej pamięci. Gdyby spojrzeć jeszcze raz z lotu ptaka na płynącą tutaj Prypeć, na te niezliczone ilości starorzeczy, zakoli. Przypomnijmy, że Prypeć meandruje tutaj, zmienia koryto rzeki na przestrzeni lat, pozostawiając poza głównym nurtem właśnie owe odcięte od współczesnego biegu rzeki starorzecza, tworząc ten nieprawdopodobny labirynt, który jest siedliskiem dla ptaków. Ale to właśnie tutaj, w jednym z takich zakoli Prypeci, natykamy się na niewielką miejscowość Dereszewicze.
Dereszewicze w połowie drogi między Mozyrzem od wschodu a Pińskiem od zachodu, które było kiedyś dziedzictwem Chodkiewiczów, potem po kasacie zakonu, potem dostało się jezuitom, a po kasacie zakonu w 1773 roku majątki te przeszły na rzecz Komisji Edukacji Narodowej. Ale po upadku Rzeczypospolitej i Komisja Edukacji Narodowej straciła te włości. Nabył je wówczas biskup wileński Ignacy Masalski, który przejął dla siebie klucz dereszewicki. Sukcesorką księdza biskupa została jego bratanica, córka Adriana i Antoniny z Radziwiłłów, Helena z Masalskich, która wyprzedała ostatecznie swoje majątności, na stałe osiadła w Paryżu, a Dereszewicze nabył przedstawiciel wówczas jeszcze nie tak znanej familii na tych ziemiach, Antoni Nestor Kieniewicz, sędzia ziemski mozyrski, a z czasem podkomorzy nowogródzki. I to tutaj Kieniewiczowie, pieczętujący się herbem Rawicz, jako szlachta mała dotąd znana i niezbyt zamożna, osiadła głównie w Pińszczyźnie i w Nowogródzkim, wystawili przepiękny dwór. Przed wybuchem rewolucji, przed rokiem 1917, cały kompleks dereszewicki miał obejmować powierzchnię 60 tysięcy dziesięcin. Dwóch braci Dereszewiczów rezydowało w tej części Polesia. Jednym był Feliks Kieniewicz, poseł na Sejm i naczelnik powstania powiatu mozyrskiego, który opodal wsi Dereszewicze na lewym, stromym i wysokim brzegu Prypeci rozpoczął budowę dworu. Ale nie mógł jej dokończyć, bo po upadku powstania zmuszony był emigrować za granicę. Dopiero w 1857 roku, korzystając z amnestii, powrócił do kraju i osiadł w Mozyrzu. Rozpoczęty przez Feliksa dwór wykończył po 10 latach jego brat Hieronim, chorąży mozyrski, żonaty z Katarzyną Chorwat, który ratując dobra od konfiskaty, wykupił Dereszewicze. To on także założył wokół dworu piękny park. A z czasem dobra dereszewickie obejmowały dwa wielkie uprzemysłowione majątki zarządzane wspólnie przez synów marszałka. Dereszewicze, w których mieszkał kolejny z Kieniewiczów Antoni i dokupiony około 1839 roku Bryniów, siedziba Hieronima Kieniewicza. Proszę Państwa, dwór w Dereszewiczach, jak pisał urodzony w tym dworze wybitny polski historyk Stefan Kieniewicz, kolejny z Kieniewiczów, wystawiony został w połowie lat 20. zeszłego stulecia nad stromym lewym brzegiem Prypeci, mniej więcej w połowie drogi między Pińskiem a Mozyrzem. Był drewniany, na wysokim podmurowaniu, szalowany deskami, ściany malowane na jasno-szaro, dach z gontu na czerwono, obramowania okien i kolumny biało-tynkowane. Był to dwór, nie pałac, chociaż o pałacowym zakroju. A główną jego ozdobę stanowiły dwa klasycystyczne portyki czterokolumnowe, jeden prostokątny od północnego zajazdu, drugi półokrągły z wystawą południową od rzeki. Tak wyglądał ta tylko lewa część na tym zdjęciu, to jest ów oryginalny dwór wystawiony przez Hieronima w Dereszewiczach. Bowiem z czasem powiększył się o przybudówkę. Jak pisał Stefan Kieniewicz, architektonicznie bryła okazała się szczęśliwie harmonijnie, zanim jej nie zepsuła feralna przybudówka z końca XIX stulecia. To po prawej stronie owa feralna, jak pisał Stefan Kieniewicz, przybudówka. Widok domu od strony rzeki nadbiegającej ku niemu szerokim zakolem był rzeczywiście uroczy. Rzadki turysta nadpływający statkiem lub łodzią od zachodu dostrzegał Dereszewicze wyłaniające się zza zakrętu jako cacko architektury,
zgoła nieoczekiwane pośrodku od ludzia, borów, łąk, jezior, mokradeł, z rzadka zamieszkałych przez ludność ubogą i dziwnie pierwotną w odczuciu polskiego przybysza. To jeszcze raz fragment z książki o Dereszewiczach autorstwa Stefana Kieniewicza. Takim właśnie oglądali dwór uczestnicy ekskursji z Pińska do Dereszewicz, krajoznawczej wyprawy, która została odbyta w 1829 roku przez grupę młodych warszawiaków. Dwór był wówczas tylko co wykończony i sprawiać mógł wrażenie oazy nowoczesności cywilizacyjnej w sercu poleskiej głuszy. A my dodajmy, proszę Państwa, że oryginalny rękopis zawierający sprawozdanie z tej wyprawy znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej, został zdigitalizowany i mogą sobie Państwo na dobranoc poczytać go wieczorem. Proszę Państwa, ten dwór w Dereszewiczach niestety nie przetrwał. To, co Państwo widzą, opisy tego dworu, w którym poza piękną biblioteką, jaka tu się znajdowała, prenumerowano i sprowadzane prosto z Paryża Revue de Demont, bo dwór żył najnowszymi nowinkami z Europy Zachodniej. Stefan Kieniewicz opuścił dom rodzinny późną jesienią 1918 roku jako 11-latek. W pamięci pozostał mu obraz domu z ogrodem, Prypeci, poleskiego krajobrazu. Z czasem jako znakomity historyk, korzystając z zachowanych strzępków i zapisów archiwalnych, przygotował monografię historyczną poświęconą Dereszewiczom w XIX stuleciu, a zwłaszcza powstaniu styczniowemu i okresowi popowstaniowemu na tym terenie. Ale to nie jedyna książka o Dereszewiczach, po którą Państwo bez problemu sięgną. Bowiem to właśnie także za sprawą Stefana Kieniewicza ukazały się wspomnienia jego ojca, Antoniego Kieniewicza, nad Prypecią dawno temu, wspomnienia z zamierzchłej przeszłości, wydane już ładnych kilkanaście lat temu przez Ossolineum. I to właśnie na kartach tej książki nad Prypecią dawno temu znajdą Państwo jedne z najpiękniejszych, urokliwych opisów Dereszewicz, nieprawdopodobnie szczegółowych, opowiadających o poszczególnych pomieszczeniach, zwyczajach dworskich, kuchni dworskiej, polowaniach, tym wszystkim, czym żył dwór dereszewicki, zanim nie nastąpiły lata dramatyczne. Te opisy rezydencji dworskich, życia towarzyskiego, krajobrazu nad Prypecią, przeżyć myśliwskich, niezmiernie detaliczne, bardzo praktyczne, odnajdą Państwo na kartach tej książki, której lekturę bardzo Państwu polecam. Znajdą tu też Państwo informacje o patriotycznym nastawieniu dworu, który poza zaangażowaniem się w powstania i w XX wieku czuł się w obowiązku wyłożyć 100 tysięcy rubli, by finansować korpus Dowbora Muśnickiego, przecież formowany nie tak daleko stąd, na północ, na Mińszczyźnie. Ale tak jak powiedzieliśmy, ten urokliwy dwór, w którym było miejsce i dla obwieszonego portretami familijnymi salonu czerwonego i salonu błękitnego i wielu, wielu innych pomieszczeń, nie przetrwał do naszych czasów. Jak pisał Stefan Kieniewicz, zdemolowali go i rozgrabili tuż po wyjeździe właścicieli mieszkańcy najbliższej wsi Chołubicy.
Wsi, która żyła od kilku pokoleń w szczególnej symbiozie z dworem. Czerpała z niego dodatkowe zarobki, korzystała z różnych form świadczonej przez dwór opieki, ale okazało się, że ta życzliwość dworu okazywana wsi nie była w stanie przełamać głębokiej obcości między dworem, niepodobnymi, między dwoma niepodobnymi do siebie światami. Tam prymitywnie żyjąca, gospodarująca wieś, tu oaza europejskiej kultury, łatwo dostrzegalnego bogactwa, dziesiątki tysięcy hektarów pod dozorem licznej straży leśnej, kwestionującej chłopskie serwituty, osłaniającej pańskie dobro przed wyrąbem i kłusownictwem. Czy dziwne jest, że w owej chłopskiej masie znalazło oddźwięk hasło roku 1917 grab na grablie noje? A skoro już lud poleski sięgnął po pańską ziemię i las i pański dobytek, targnął się jednym tchem i na pańską rezydencję, tak aby pamieszczyk nie miał już do czego wracać. W rezultacie jesienią 1917 roku dwór Dereszewicki został splądrowany, obrabowany, a ostatecznie jego szczątki zniszczały w czasie II wojny światowej. Być może niektórzy z Państwa mieli okazję spotkać w Warszawie księdza Antoniego Kieniewicza, kolejnego z tej familii, prezbitera, rezydenta warszawskiej parafii Najświętszej Panny Matki Kościoła, który zanim został księdzem, dochował się synów, a dzisiaj ma już też i 8 wnuków. Ale to właśnie on, już nie jako historyk, ale jako autor bloga Z życia wzięte, do którego Państwo mogą sięgnąć, zaglądając do internetu, pomieścił w tym blogu wiersz, wspomnienie. Wiersz, wspomnienie na kanwie 3 oryginalnych akwarel, grafik, malunków, które przedstawiają wnętrza dworu w Dereszewiczach i to wszystko, co po Dereszewiczach zostało. Wspomnienia, tak pisał ksiądz Antoni Kieniewicz. Był dwór, zostały po nim fotografie i akwarelki 3, to właśnie te widoczne po prawej stronie. Scenki ze szlacheckiego dworu, wspomnienie. Był dwór, tylko wspomnienie o Prypeci, i o dawnych czasach w lesie, polowań czar, wspomnienie. Dereszewicze nigdy niepoznane, siedziba dziadów ukochana, zapamiętana z fotografii, wspomnienie. Dziś z wspomnień zostało niewiele, marzenia wnuka, spalony dwór, sny dziecka, wspomnienia. Proszę Państwa, z Dereszewicz droga prowadzi nas wraz z nurtem Prypeci do Petrykowa. Petryków, jak widać, nieco poniżej linii kolejowej, która biegła na wschód z Łunińca w kierunku na Kalinkowicze, jeden z najważniejszych węzłów kolejowych, a zdobyty przez Polaków w 1920 roku, znajdował się także oczywiście nad brzegami Prypeci. I to miasto miało swoją długą, piękną historię. Na początku XX wieku pisano: prastare miasteczko i dobra na lewym wyniosłym brzegu Prypeci, ludności przeszło 3600 osób, siedziba władcy Jadźwingów, następnie kniaziów Olelkowiczów, a w XVII wieku dostała się w posiadanie rodziny Chodkiewiczów, której ręku pozostaje aż dotąd. Wśród mieszczan dużo rozkolników rosyjskich, mieszczanie petrykowscy słyną jako handlarze i przedsiębiorcy. Zabieram Państwa zatem do Petrykowa. Oto widok Prypeci na mapie sporządzonej w dwudziestoleciu międzywojennym z tymi nieprawdopodobnymi rozlewiskami, a to już ów Petryków.
o którym, jak pisano, był miastem rozkolników. Tu odbywały się targi, tu zjeżdżano na jarmarki, tu handlowano tym, co wyłowiono w Prypeci. Tu spotykało się towarzystwo. Ale nie na te targi, nie na te jarmarki państwa zabieram. Zabieram państwa, a no właśnie, najpierw musimy na chwilę oddalić się od Prypeci i podążyć daleko, daleko na południe, aż do Pochrebyszcza w guberni kijowskiej, na ziemi winnickiej, gdzie mieścił się piękny dwór. Piękny dwór, majątek Pochrebyszcze, starożytna posiadłość rodziny hrabiów Rzewuskich, którą w XIX stuleciu wyrysował niezmordowany Napoleon Orda. To właśnie tu, w tym dworze w Pochrebyszczu, w 1869 roku urodził się syn właściciela, Adam Witold Rzewuski. Jego ojciec był carskim generałem i właścicielem majątku Wierzchownia, a no właśnie tej wierzchowni, którą państwo doskonale znają z przygód Honorego Balzaka i właśnie wspomnianego Pochrebyszcza. Do generała Rzewuskiego, ojca Adama Witolda, należały liczne majątności. 21 tysięcy akrów ziemi i 3 tysiące dusz, czyli chłopów pańszczyźnianych. A sam Adam Witold Rzewuski przed I wojną światową wyprawił się był na polowanie do Petrykowa. W dwudziestoleciu międzywojennym ukazały się bardzo barwnie napisane jego wspomnienia myśliwskie. Sięgnijmy zatem do tekstu Adama hrabiego Rzewuskiego. Wyjechawszy z mej ukochanej wierzchowni w Kijowie, wsiadłem na statek żeglugi Dnieprowskiej, noszący imię pieśniarza poezji rosyjskiej Lermontowa. Zdecydowałem się, zdaje się, bardzo słusznie, pierwszy raz jadąc w głąb Polesia, zamiast dusznego wagonu, mieć niejako przedsmak ogólnego kolorytu wiosennych widoków Prypeci. Oto trasa, którą z Kijowszczyzny, a dokładniej z ziemi winnickiej, z Pochrebyszcza, w kierunku do Kijowa, a potem statkiem Dnieprem i Prypecią w kierunku Petrykowa pokonuje Adam Rzewuski. Zresztą podróż wygodnym parowcem, notabene z wyśmienitym bufetem, któremu sterletów, jesiotrów i innych smakołyków nigdy nie brakło, po oceanie wód błękitu na dziesiątki kilometrów rozlanych, sama przez się stanowiła prawdziwe źródło piękna i chwil czarownych. Dla otrzaskanego nawet osobnika, a cóż dopiero dla nowicjusza, jakim byłem podówczas. Zdaje mi się, że otoczenie monarchów, prezydentów i dyplomatów świata całego nie mogło wytrącić z równowagi mojego towarzysza w wyprawach myśliwskich, strzelca Adama Dymnicza. Bo na polowanie zabierał hrabia Rzewuski swojego najlepszego strzelca. A potem dodawał, paląc swe cygaro na kapitańskim mostku statku, z ciekawością i rozkoszą prawdziwą delektowałem się pierwszy raz w życiu obrazem szerokiego rozlewu Prypeci w niektórych miejscach aż do wiorst kilkudziesięciu sięgającego. Nie byłem nigdy na rzekach Ameryki, lecz zdaje mi się, że żadna chyba Delawara lub Mississippi nie mogą przewyższać potęgą masy wodnej, grą kolorów, swojskiego piękna rozlewu wielkiej arterii Polski. Mam nadzieję, że tymi dwoma bardzo krótkimi cytatami zachęciłem państwa, by sięgnąć koniecznie
po znakomity zbiór wspomnień myśliwskich, ale przecież nie tylko myśliwskich, Adama hrabiego Rzewuskiego ze strzelbą na ramieniu, który właśnie do Petrykowa udawał się był, bowiem zaproszony został przez właściciela tamtejszych dóbr do Wgiałę na polowanie w lasach petrykowskich. Zostawiamy, proszę Państwa, Rzewuskiego u Dowgiały i ruszamy dalej, bowiem droga przed nami jeszcze daleka, a już na wyniosłym brzegu Prypeci w oddali widoczny jest Mozyrz. Ważne miejsce nad Prypecią, jedno z najważniejszych miast, które mieściło się nad wschodnią częścią Prypeci. Proszę Państwa, aż trudno sobie wyobrazić, że zanim te tereny dosięgnęła okrutny sposób prowadzona melioracja prowadzona przez władze sowieckie, te łąki, te rozlewiska Prypeci próbowano zamienić w żyzne sianorzęcia w połowie XIX stulecia. W kłosach wydawanych w Warszawie bez trudu mogli Państwo odszukać te piękne widoki uregulowanych kanałami łąk nad Prypecią w okolicy jeziora Kniaś, które przynosiły dochód właścicielom, jak już Państwo wiedzą, przede wszystkim polskim właścicielom okolicznych włości. Tak zaczynało się osuszanie bagien pińskich, które z czasem przybrało absolutnie karykaturalny wymiar i doprowadziło do wyjałowienia i wystepowienia znacznych części historycznego dzikiego Polesia. Trzeba też powiedzieć, proszę Państwa, że to właśnie tutaj, w powiecie mozyrskim, jak pisano w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, gospodarstwo znajdowało się w stanie patriarchalnym. Po folwarkach panuje rutynowa trzypolówka, włościanie zaś pozostawiają piaszczyste grunta na kilka lat odłogiem, po czym obsiewają je dwa razy oziminą i jarzyną. Oprócz olbrzymiej konsumpcji miejscowej ryb poławia się na sprzedaż przeszło 20 tysięcy pudów rocznie. Mieszkańcy chrześcijanie Mozyrza, Petrykowa i innych miejscowości wyłącznie zajmują się rybnym przemysłem. Mnóstwo też jest wsi oddanych suszeniu szyjek rakowych, które są sprzedawane na pudy i stanowią handel wywozowy. Jak być może Państwo wiedzą, po wielkiej dżumie raczej, która w XIX stuleciu dotknęła Europę Zachodnią i praktycznie wyniszczyła całą populację raków w Europie, to właśnie Rosja, a tak naprawdę Kresy, ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, były głównym rezerwuarem raków na stoły francuskie, niemieckie i wielu innych krajach Europy Zachodniej. Stąd odławiano je masowo i eksportowano. Rybactwo jest tak dalece tu oświęconym, że posiada nawet pewne ceremonie obrzędowe i pieśni uroczyste, śpiewane przed połowami i po połowach przez rybaków i zebrane tłumy ludzi. Tak, proszę Państwa, docieramy do Mozyrza. Prypeć szeroko tutaj rozlana, to już nie ta rzeczka, którą spływaliśmy po Polesiu znajdującym się w granicach II Rzeczypospolitej, ale niesłychanie szeroko płynąca Prypeć pod Mozyrzem. Pod Mozyrzem, który także ma piękną historię. Jeszcze przed 1142 roku, drugim rokiem, istniały tutaj klasztory prawosławne, żeński Paraskiewy i męski świętego Piotra i Pawła.
A prawa miejskie nadał Mozyrzowi w 1609 roku król Zygmunt III Waza. Ale proszę Państwa, w tamtej epoce I Rzeczypospolitej Mozyrz zapisał się krwawo na kartach historii, bo to tutaj doszło do bitwy pod Mozyrzem, a właściwie dokładniej rzecz biorąc do bitwy o Mozyrz. Zostawiamy naszą łódź, którą spływamy z biegiem Prypeci, by dowiedzieć się, że to za czasów słynnego powstania kozackiego w roku 1648, które wtargnęło aż na ziemie białoruskie i zmusiło armię wielkiego księcia litewskiego, dowodzoną przez hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła, tak, tego dobrze Państwu znanego Janusza Radziwiłła, doszło tutaj do bitwy o Mozyrz. To właśnie Janusz Radziwiłł zostawił w Turowie, o którym przed chwilą Państwu opowiadałem, tabory i samą tylko jazdą ruszył na Mozyrz. Całość sił litewskich poprzedzała Straż Przednia, która natknęła się na biwakujące wojska kozackie, kilkuset kozaków, starła się z nimi. Kozacy wycofali się do twierdzy Mozyrz. Próba opanowania fortecy z marszu nie udała się, więc hetman spieszył całą jazdę, rzucił ją do ataku na wały ziemne i po ciężkim boju twierdza została zdobyta. Rycina przedstawia przyjęcie posłów Bohdana Chmielnickiego przez hetmana Janusza Radziwiłła w 1651 roku, a więc 3 lata później po tych wydarzeniach, a rysunek ten wykonał świadek tamtych wydarzeń Abraham von Westerwald. Ale 3 lata wcześniej nie było tutaj tak sielankowo, bo zwycięska armia litewska przystąpiła do palenia miasta, przy czym poważnych strat doznali jego mieszkańcy. Według jednego z uczestników tych krwawych wydarzeń, Bogusława Maskiewicza, szczególnym okrucieństwem wobec ludności cywilnej zdobytego miasta odznaczyła się niemiecka rajtaria. Po zakończeniu walk jeńców kozackich ścinano i wbijano na pal. Tak działo się to, proszę Państwa, w owym burzliwym roku 1648. Ale my już zaglądamy do Mozyrza w spokojniejszej epoce, w wieku XIX, kiedy Mozyrz był ważnym portem na Prypeci, ważnym miastem na Prypeci w Imperium Romanowych. To historyczne miasto należące do dawnej Rzeczypospolitej, które wraz z ziemiami zabranymi zagarnięte zostało przez carat. Rozwijało się tutaj w XIX wieku, tak jak i inne miasta na tym terenie, jako miasto rosyjskie i żydowskie, po części polskie. To tutaj funkcjonowały polskie organizacje po rewolucji 1905 roku. Powstało Polskie Towarzystwo Oświata, które wspierało polską edukację. A jak wynika z raportu naczelnika policji powiatu mozyrskiego, koło to prowadziło nielegalnie aż 5 polskich szkółek. Kiedy w 1909 roku, w czasie wyborów samorządowych, do Rady Miejskiej wybierano delegatów, znalazło się w niej 13 Rosjan, 1 Polak i 1 Żyd. Tak wyglądał Mozyrz przed I wojną światową, za czasów carskich. Widzą Państwo statki i parostatki kursujące po Prypeci przy nabrzeżach w Mozyrzu. Mozyrzu, który znajdował się na wysokim brzegu i tu na tym wysokim brzegu znajdowały się także piękne, wzniesione tutaj świątynie. A było tych świątyń, proszę Państwa, kilka. Przede wszystkim piękny kościół i klasztor Bernardynów, wzniesiony w latach 60. XVIII stulecia z fundacji Oskierków. Do dzisiaj w kościele tym znajdują się
piękne tablice w kryptach i przy grobach oskierków, ale po kasatach, po powstaniach Kościół został zabrany na cerkiew, przekształcony w cerkiew prawosławną świętego Michała i do dzisiaj cerkwią jest. Tym niemniej znajdą tu Państwo wyjątkowo cenne epitafia upamiętniające nie tylko familię Oskierków. Tak wygląda dzisiaj kościół i klasztor Bernardynów, barokowy, całkowicie zmieniony w wyniku późniejszych przebudów i adaptacji, a fundowany przez pułkownika Stefana Loszkę, przebudowywany przez Kazimierza Oskierkę, marszałka powiatu mozyrskiego. To tutaj w Mozyrzu znaleźliby Państwo także kościół świętego Michała Archanioła i klasztor cystersek. Nie zabiorę Państwa do kolejnej świątyni, która została zamieniona na fabrykę, ale to właśnie po kościołach mozyrskich znaleźć Państwo mogą cały szereg pamiątek przypominających te dawne dzieje i związki Mozyrza z I Rzeczypospolitą. Bez trudu także znajdą Państwo mnóstwo obiektów pamiętających wiek XIX, kiedy Mozyrz był miejscem targów, jarmarków, ale także miejscem, gdzie przywożono młodzież do nauki w gimnazjach. Rozbudowujący się Mozyrz, który tak wyglądał przed wybuchem i w czasie I wojny światowej. To zdjęcie wykonali Niemcy podczas I wojny światowej, dokumentując imponującej długości most przerzucony przez Prypeć i rozlewiska nad Prypecią, który wykorzystywała w 1918 roku armia niemiecka, która na mocy traktatu zawartego z Rosją wkroczyła na te tereny w roku 1918. A my powinniśmy przypomnieć w stulecie wydarzeń, że to właśnie wiosną 1920 roku, w czasie słynnej wojny polsko-sowieckiej, miał miejsce wypad na Mozyrz. Jedna z najbardziej udanych i sukcesem zakończonych operacji, jaką toczyło Wojsko Polskie na froncie wschodnim. Jeśli znajdą Państwo w Wikipedii charakterystyczną mapę pokazującą przesuwanie się wojsk polskich w kierunku wschodnim, to jednym z najjaśniejszych kolorów zielonych zaznaczone są tereny, które Wojsko Polskie zajęło wiosną 1920 roku w marcu w ramach tak zwanego wypadu na Mozyrz i Kalenkiewicze. Bowiem zanim Piłsudski uderzył na Kijów w ramach słynnej operacji kijowskiej, zaplanował lokalną operację na Polesiu. 26 lutego 1920 roku pułkownik Władysław Sikorski, dowodzący grupą poleską wchodzącą w skład frontu litewsko-białoruskiego, otrzymał rozkaz natarcia na Mozyrz i na Kalenkiewicze. Siły polskie liczyły łącznie 8,5 tysiąca żołnierzy, uderzały na oddziały 12. bolszewickiej armii składającej się z około 4,5 tysiąca żołnierzy i 6 aż pociągów pancernych. Już pierwszego dnia operacji Polacy zajęli Kalenkiewicze, zdobywając ważną stację kolejową, zdobywając znaczne ilości sprzętu wojennego, biorąc do niewoli 300 jeńców. Tego samego dnia zdobyto Mozyrz i nienaruszone mosty na Prypeci. Także tam, właśnie w Mozyrzu, zdobyto wiele sprzętu wojskowego, w tym 22 uwięzione w lodzie statki rzeczne,
Wzięto do niewoli kilkuset bolszewików, w tym sztab jednej z brygad 47. Dywizji Piechoty. Sukces zaskoczył Polaków i w rezultacie brak łączności między poszczególnymi oddziałami a sztabem Sikorskiego doprowadził do tego, że Polacy, goniąc bolszewików w kierunku Dniepru, zaprzepaścili szansę na osiągnięcie jeszcze większego sukcesu. Zamiast przystąpić do natychmiastowego pościgu za uciekającym wrogiem, zadowolili się osiągnięciem linii Prypeci i Dniepru. Rzeczywiście w ciągu paru dni jednostki polskie wyparły bolszewików za Prypeć i Dniepr, no ale w rezultacie nie mogli rozbić uciekających oddziałów. To skończyło się ponawianymi kilkakrotnie kontrofensywami. W marcu bolszewicy podjęli pierwszą nieudaną próbę odzyskania rejonu Mozyrza. Kolejną na przełomie marca i kwietnia. Znowu skończyła się porażką. Polacy się obronili. 6 kwietnia kolejna próba zdobycia Mozyrza przez bolszewików. A ostatnie natarcie bolszewicy podjęli w tym rejonie 15 kwietnia i znów ponieśli klęskę. To najlepiej świadczy, jak ważnym miejscem, jak strategicznym punktem był Mozyrz. Polska operacja, która pozwoliła zająć Mozyrz, opanować linię Prypeci i dojść do Dniepru, miała wymierny efekt. Z sukcesem przerwano połączenie dwóch frontów bolszewickich, zachodniego i południowo-zachodniego, co utrudniło bolszewikom koordynację działań obu tych frontów. Dodajmy, że sukces ten został osiągnięty przez wojska dowodzone przez generała Władysława Sikorskiego przy znikomych stratach własnych. 26 zabitych, 80 rannych i 2 wziętych do niewoli. Tyle kosztował wypad na Mozyrz i Kalenkiewicze. Tymczasem zdobyto 2 pociągi pancerne, 21 lokomotyw, 890 wagonów, prawie 900 wagonów. Domyślają się Państwo, jak cenna to była zdobycz przy parciu na wschód i przy następnym etapie organizacji operacji kijowskiej. Ba, do tego 23 statki rzeczne, znacznej ilości broni i amunicji, a straty bolszewickie oszacowano na kilkuset zabitych i rannych i 1100 jeńców. Ten sukces wypadu na Mozyrz generałowi Sikorskiemu wówczas przywiózł awans na stopień generała brygady. No ale jak Państwo wiedzą, nieco później trzeba się było wycofać i z Kijowa, i z Mozyrza, i z wielu innych miejsc na tym terenie. To zdjęcie pieczętuje bolszewickie rządy w Mozyrzu. Widzą Państwo fotografię przedstawiającą obchody święta 1 maja w Mozyrzu w roku 1927. Jeszcze raz patrzymy na Mozyrz z wysokiego brzegu Prypeci i ruszamy dalej. Ale zanim ruszymy dalej, chcę Państwa jeszcze namówić, by zajrzeli Państwo na stronę Domu Spotkań z Historią, na naszą stronę. I znaleźli tam link do Archiwum Historii Mówionej, w którym od lat gromadzimy setki, a już dzisiaj kilka ładnych tysięcy relacji świadków historii. Ekipa pracowników Karty i Domu Spotkań z Historią wielokrotnie wyjeżdżała na Kresy, nagrywając wspomnienia mieszkających tam Polaków. Dlatego w Archiwum Historii Mówionej znajdą Państwo osobną zakładkę z hasłem Mozyrz, a w niej wywiady z Polakami, których udało się nagrać nad Prypecią, którzy opowiadają o ciężkich
i trudnych latach swojego życia w Związku Sowieckim. Bardzo serdecznie do tej zakładki Polacy na Wschodzie w Archiwum Historii Mówionej i odsłuchania relacji świadków historii państwa namawiam. Proszę Państwa, po tych pełnych emocji wydarzeniach, walkach o Mozyrz i błyskotliwej operacji, która generałowi Sikorskiemu przyniosła awans na generała brygady, zabieram Państwa do miejsca spokojniejszego, do Jurewicz, kawałek za Mozyrzem. Proszę Państwa, i tutaj bez trudu znajdą Państwo ślady niezwykłej przeszłości. Wydawać by się mogło odległe wschodnie Polesie, a tu osady z X i XI wieku, klasztory z X, XI i XII wieku i takie oto artefakty. Oto piękna rytualna łyżka, którą odnaleziono w Jurewiczach. Pochodzi z XII stulecia, proszę Państwa. Ale nie będziemy tak daleko sięgać do historii Jurewicz, bo chcę Państwu opowiedzieć historię nieco późniejszą. Historię, która zaczyna się w czasach nowożytnych. A będzie to historia Matki Boskiej z Jurewicz. Nie bez powodu na ekranie pojawia się postać jednego z najdzielniejszych polskich hetmanów, hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. On bowiem był właścicielem wizerunku Matki Boskiej. Pierwsze wiadomości o tym obrazie pochodzą z wieku XVII. Koniecpolski, który walczył na Ukrainie ze zbuntowanymi przeciwko Rzeczypospolitej kozakami zaporowskimi w czasie zamieszek dziejowych pustoszących ziemię Ukrainę Rzeczypospolitej, miał przekazać ów obraz przez siebie posiadany na przechowanie jezuitom w Barze. Ci jednak uznali, że Bar także nie jest miejscem najbezpieczniejszym i obraz trafił do depozytu do kolegium jezuitów we Lwowie. I tu zaczyna się sława obrazu Matki Boskiej, który doznawał wielkiej czci ze strony ojców i braci zakonnych, zwłaszcza dzięki temu, że w 1673 roku podobno przed tym obrazem modlono się o zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem. Proszę Państwa, my jesteśmy tymczasem w Jurewiczach już w wieku XIX. Na Państwa ekranie piękna grafika pomieszczona w tygodniku ilustrowanym, na której widzą Państwo wizerunek pięknej świątyni wzniesionej na wysokim brzegu Prypeci. Ale skąd się owa świątynia tutaj wzięła? Cofnijmy się znowu nieco wstecz. Obraz póki co jest we Lwowie. Do publicznej czci przyczynia się ksiądz Marcin Tyrawski, jezuita, pobożny i gorliwy kapłan, uchodzący za cudotwórcę, który uprosił, aby darowano mu ów obraz. I z tym obrazem, pełniąc obowiązki obozowego misjonarza wojsk polskich i misjonarza na Ukrainie, Polesiu i Wołyniu, wędruje. Towarzyszy mu ów wizerunek Matki Boskiej, który zabezpiecza go od różnych niebezpieczeństw. Ksiądz Tyrawski umiera właśnie w Jurowicach nad Prypecią. Ale zanim umrze, miała mu się objawić Matka Boża i kazać zbudować drewnianą kaplicę po to, by obraz ów został tam umieszczony. I tak rzeczywiście się stało w roku 1673, tym samym, w którym w świetną wiktorią pod Chocimiem popisał się hetman koronny wielki Jan Sobieski. To
To ponoć tutaj, nad Prypecią, w owej kaplicy, miano się modlić. A jak pisał badacz dziejów tego obrazu w XIX wieku ksiądz Czermiński, rozległa się pogłoska, iż to za sprawą pomocy Bożej Maryi po prośbach zanoszonych z Jurowic odniesiono ową wiktorię. To przyczyniło się do sławy obrazu. Kronikarz zanotował, że w niektórych porach roku trudno było rozróżnić dzień powszedni od świątecznego. Tak wielkie bywały codzienne tłumy w kościele. Kaplica nie mogła nastarczyć i przyjąć tej wielkiej ilości pielgrzymów, czcicieli Matki Boskiej, więc w latach 1746-1755 jezuici wznieśli w Jurowicach piękny, murowany, barokowy kościół z kamienia i cegły, konsekrowany w roku 1765. Potem jezuitów zastąpili kapucyni, potem dominikanie, potem bernardyni, ale ciągle w murach tego klasztoru znajdował się ów cudowny obraz Matki Bożej Jurowickiej. Jednak do czasu. Oto bowiem po powstaniu styczniowym, a właściwie prawdopodobnie jeszcze w trakcie powstania styczniowego, by ukarać Polaków, postanowiono klasztor jurowicki katolikom odebrać. I rzeczywiście zamieniono go na prawosławną świątynię. To zdjęcie wykonano przed I wojną światową. Już widzą Państwo na zdjęciu wiernych przychodzących do monastyru jurewickiego. Ale nie było już tutaj wówczas cudownego obrazu Matki Boskiej Jurowickiej. Bowiem kiedy proboszcz dowiedział się, że rząd carski postanowił zamknąć parafię i przekazać ją prawosławnym, zamienił obraz znajdujący się w ołtarzu. Wierną kopię tego obrazu wymalowała Jadwiga Kieniewiczówna z Dereszewicz, w których niedawno bawiliśmy. Ksiądz proboszcz przytomnie pozostawił na miejscu wota, a srebrną suknią i złotą koroną przyozdobił ową kopię wymalowaną przez Jadwigę Kieniewiczówną, która chciała mieć w Dereszewiczach kopię cudownego wizerunku z miejscowości znajdującej się w końcu nie tak daleko nad Prypecią. Oryginał ostatecznie proboszcz dał na przechowanie świętej pamięci Gabrieli Zwańkowiczów-Chorwatowej, marszałkowej powiatu rzeczyckiego. Pani Chorwatowa długo ukrywała skarb jurowicki, w końcu czując, że zbliża się godzina śmierci i trwożąc się, że Matka Boska, dawniej tak wielką czcią otaczana w Jurowicach, pozbawiona kultu, postanowiła oddać go w odpowiednie ręce. W rezultacie w 1885 roku przybyła do Krakowa z obrazem, wręczyła go w depozyt ojcom jezuitom krakowskiego kolegium z zastrzeżeniem, aby oddali go jurowickiemu kościołowi, jeśli tenże będzie przywrócony do kultu katolickiego. Ojcowie przyjęli depozyt z tym zastrzeżeniem, podpisali pisemne zobowiązanie. Obraz umieścili najpierw w kapliczce, kolegium, a po kilku miesiącach przenieśli do kościoła świętej Barbary i umieścili w ołtarzu Opatrzności Boskiej. I tak z owej świątyni w Jurowicach obraz Matki Bożej Jurowickiej trafił do Krakowa. Dzisiaj po zniszczeniach piękny, dawny klasztor w Jurowicach zamieniony na cerkiew, nadal jako cerkiew prawosławna służy wiernym, ale sława tego obrazu jest tutaj powszechna. Znajduje się tutaj dzisiaj jego kopia. A oryginał, proszę Państwa, od 1885 roku mogą Państwo oglądać w sercu Krakowa.
Jeśli będą Państwo w Krakowie, proszę na chwilę pozostawić Kościół Mariacki i przy Placu Mariackim wejść do niewielkiego kościoła Świętej Barbary. A w kościele Świętej Barbary po lewej stronie odszukać kaplicę z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Jurowickiej i pokłonić się Pani znad Prypeci. Proszę Państwa, zasiedzieliśmy się w Jurowiczach, a tymczasem na trasie naszego spływu niewielka mieścina barbarów. Kiedy w XIX wieku, a może na początku XX stulecia bawił tutaj, ale raczej w XIX wieku, Adam Honory Kirkor, wybitny wileński historyk, krajoznawca, autor wielu opracowań, przewodników po Wilnie i monografii wileńskiej guberni, widział tu jeszcze resztki zamku, murów zamkowych. Tutaj w XIX stuleciu gospodarowała pochodząca z południa Europy arystokratyczna rodzina Chorwatów. Jeden z Chorwatów, Otton Chorwat, był marszałkiem guberni mińskiej. A nad brzegami Prypeci pojawił się ten oto budynek. Już nie zamek z wieżami, lochami, otoczony wałami i fosami, jaki prawdopodobnie wystawił tutaj książę Jeremi Wiśniowiecki, którego resztki stały jeszcze w połowie XIX wieku, ale wybudowany w pierwszej połowie XIX stulecia na wysokim prawym brzegu Prypeci dwukondygnacyjny pałac, klasycystyczny pałac w Barbarowie. W pałacu znajdowała się bogata galeria wartościowych obrazów, w tym między innymi popiersie Heleny Furman Rubensa. Były także inne obrazy. Tak wyglądała brama wjazdowa do pałacu Chorwatów w Barbarowie. A tak wyglądały wnętrza tego wspaniałego pałacu, w którym miał znajdować się jeden z najbardziej poszukiwanych polskich obrazów, słynny portret młodzieńca Rembrandta. Proszę Państwa, niewiele zachowało się z pałacu, altanek i kaplicy. Rozgrabione w latach 1918-1920 w dawnej oranżerii urządzano stajnie, później szkołę, którą do dzisiaj zajmuje. Nie ma śladu po dawnym pałacu. Witają nas tylko fragmenty bramy wejściowej. A tuż za Barbarowem, nad brzegiem Prypeci, natkną się Państwo na kolejną wspaniałą rezydencję wystawioną nad Prypecią przez wspomniany już ród Chorwatów. Oto bowiem docieramy do Narowli. Narowli nad Prypecią. I tutaj szeroko rozlana Prypeć pewnie nie pozwoliłaby nam w gąszczu zieleni i drzew dostrzec resztek rezydencji, która mieści się zasłonięta drzewami. Ale charakterystyczna wieżyczka nad brzegiem każe nam zwolnić i skierować kroki na brzeg, by tutaj 35 kilometrów na wschód od Mozyrza, w dawnych dobrach Oskierków, skonfiskowanych Oskierkom przez władze carskie, a potem sprzedanym rodzinie Chorwatów, odszukać
wielki, murowany, wysoko podpiwniczony, piętrowy pałac. Dzisiaj prowadzi do niego dróżka w nieco zdewastowanym, bardzo nawet zdewastowanym i zapuszczonym parku. Proszę Państwa, to niezwykły pałac. Jeśli nie trafią Państwo sami do Narowli, to namawiam Państwa, by sięgnęli Państwo do jednego z tomów, wspaniałego tomu Romana Aftanazego, który opisując rezydencję na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej poświęcił kilkanaście stron rezydencji w Narowli. Rezydencji, do której prowadziła jedna z tych bram, to widok tarasu nad Prypecią. Tak wyglądają resztki owego tarasu współcześnie. Nie ma już wielu rzeźb, które zdobiły ów piękny park i nie ma już tak pięknie wyglądającego frontonu pałacu, w którym zadbano o komfort mieszkańców, instalując na każdej kondygnacji po kilka łazienek. Zdziwią się Państwo za chwilę, widząc, jak wygląda dzisiaj paradna klatka schodowa, niegdyś wyłożona jasną dębiną, drzewem jesionowym, pokryta zawsze czerwonym lub granatowym suknem, gdzie w dolnej części schodu, w jednym z kącików, kryło się miejsce ustronne ze ścianami dekorowanymi wewnątrz diabelskimi maskami i napisem „Nie ma skutku bez przyczyny”. Proszę Państwa, dużo można by mówić o pałacu w Narowli, o wspaniałym księgozbiorze z XVIII i XIX wieku, w którym znajdowało się wiele białych kruków. Wiele można by mówić o własnym muzeum przyrodniczym, bo tu znajdowało się Muzeum Chorwatów, gdzie w oszklonych szafach znajdowały się kolekcje wypchanych zwierząt, ptaków występujących w okolicy. Przy ptakach eksponowane były ich gniazda, jajka, w słojach ze spirytusem przechowywane były płazy i gady, oddzielną szafę przeznaczono dla ryb. Trudno sobie wyobrazić przepych pałacu w Narowli, ale możemy to uczynić, bowiem zachowały się liczne zdjęcia pokazujące i poszczególne komnaty, i salę balową, i wnętrza czerwonego salonu, i sypialnię właścicieli Narowli urządzoną w mahoniowymi meblami. Tyle, że proszę Państwa, z tych pięknych wnętrz pozostały tylko wspomnienia. Jeśli dzisiaj udadzą się Państwo do Narowli, to znajdą Państwo wprawdzie nie ten obraz widoczny na zdjęciu, tak bowiem wyglądała Narowla spalona w ramach rewolucji, ale ruiny budynku, które wołają o pomstę do nieba. Zapaleni białoruscy krajoznawcy dokumentują ten niszczający piękny pałac Chorwatów, przyjeżdżając tutaj i zdejmując zdjęcia, gdzie wszystko wygląda już oczywiście inaczej, bo w międzyczasie zostało wielokrotnie przebudowane. Aż trudno sobie wyobrazić, jakie bogactwa mieściły te ściany, dzisiaj wyglądające tak ponuro. Tym niemniej warto do Narowli zajrzeć, warto tutaj na chwilę zatrzymać się nad brzegiem Prypeci. Nie znajdą już Państwo także w Narowli tego obiektu, tego budynku, jednej z najpiękniejszych drewnianych synagog wzniesionych na ziemiach wschodnich nad Prypecią. A my już, proszę Państwa, zmierzamy do celu naszej podróży, do ostatniego jej punktu, do Czarnobyla. Ale nie po to, by opowiadać o katastrofie czarnobylskiej. Nie po to, by pokazywać Państwu, jak bardzo zmieniały się nurty Prypeci w ciągu kilkudziesięciu zaledwie lat w XIX stuleciu. Nie po to tak, żeby sięgać do tej bardzo dalekiej przeszłości Czarnobyla,
który przecież był miastem ważnym Rzeczypospolitej, osadą żołnierską należącą do dóbr królewskich, gdzie żołnierze mieli nadawane domy, grunta, futory, gdzie Zygmunt August darował kmicie Czarnobyl za inne dobra i gdzie przywilejem wydanym w Bielsku potwierdzał przejście Czarnobyla na własność prywatną. Z czasem Czarnobyl stał się własnością sapiechów, którzy ufundowali tutaj kościół i klasztor dominikanów, a Kazimierz Lew Sapiecha, kościół i klasztor przenosząc w innym miejscu, podniósł Czarnobyl do ważnego ośrodka handlowego. Niestety Czarnobyl podupadł, jak to większość miast łupionych i niszczonych podczas powstania chmielnickiego. Ale kolejny z właścicieli Czarnobyla, Jan Mikołaj Chodkiewicz, rozbudował to miasto, wzniósł na wzgórzu zamek, odnowił spalony kościół dominikanów, ufortyfikował miasto. To tutaj, proszę Państwa, stąd wywodzi się także jedna z najbardziej tragicznych postaci w dziejach osób urodzonych nad Prypecią. Mowa o Rozalii Lubomirskiej, Rozalii z Chodkiewiczów, lubomirskiej polskiej księżnej, córce, mowa bowiem o córce hrabiego Jana Mikołaja Chodkiewicza. Rozalia Lubomirska 1 listopada 1785 roku poślubiła księcia Aleksandra Lubomirskiego, kasztelana kijowskiego. Rok później powiła córkę Aleksandrę, ale opuściła męża i wyjechała z dzieckiem do Francji, gdzie różnie o niej opowiadano. Ale kiedy we Francji wybuchła rewolucja, to właśnie Rozalia została oskarżona o spisek kontrrewolucyjny, utrzymywanie kontaktów z dworem Marii Antoniny i mimo urody, młodego wieku, książęcego pochodzenia, zapadł wyrok śmierci. Rozalię Lubomirską zgilotynowano, a jej śmierć uznawano za jeden z powszechnych dowodów na zezwierzęcenie francuskiej rewolucji. Udało się uchronić jej córkę, która potem przybrała imię matki. Proszę Państwa, nie tak dawno w Muzeum Narodowym dokonano ważnego odkrycia. Oto dobrze znany historykom sztuki obraz dziewczyny z gołąbkiem, który był obrazem alegorycznym, udało się powiązać ze ściętą w Paryżu Rozalią Lubomirską. Dzięki wzmiankom źródłowym i badaniom genealogicznym w 2010 roku pan Andrzej Dzięciołowski zidentyfikował osobę tej modelki. Była nią słynna, niestroniąca od uciech, piękność czasów stanisławowskich, Rozalia Schodkiewiczów Lubomirska, stracona na gilotynie. A my, proszę Państwa, chcemy jeszcze jedno przypomnienie. Znowu wydarzeń, które rozegrały się tutaj 100 lat temu. Na wiosnę 1920 roku, kiedy walczyła tutaj flotylla polskich okrętów, statków flotylli pińskiej, sformowana w 1919 roku przez Jana Giedroycia. Posuwając się w kierunku wschodnim, flotylla pińska w 1920 roku dotarła aż w kierunku Czarnobyla. I to tutaj rozegrała się bitwa pod Czarnobylem. Bitwa morska, w której Polacy zaskoczyli silniejsze siły bolszewickie,
lepiej uzbrojone, wyposażone w znacznie większą ilość statków. W rezultacie, dzięki sprytowi Polaków, kilka jednostek, które zaatakowały przeważające siły rosyjskie, uzyskały przewagę, spowodowały wycofanie się Rosjan z Czarnobyla. W książce Józefa Wiesława Dyskanta Czarnobyl 1920 roku znajdą Państwo charakterystyczny szkic pokazujący mapę, plan bitwy pod Czarnobylem, która była największym starciem na wodzie stoczonym w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jej znaczenie nie brało się z ilości walczących statków, ale wiązało się ze zdobyczą. Oto bowiem ta potyczka skończyła się spektakularnym sukcesem strony polskiej. Udało się zatopić bolszewicką kanonierkę, dwie kolejne uszkodzić, a przede wszystkim zdobyto sam Czarnobyl z portem, warsztatami, 7 statkami i kolejnymi mniejszymi jednostkami. Po błyskotliwym zajęciu Mozyrza to kolejny z wielkich sukcesów polskich w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, ale znany tylko tak naprawdę historykom wojskowości, historykom wojny 1920 roku. Warto o tym przypominać w stulecie tych wydarzeń i warto odesłać Państwa do Muzeum Wojska Polskiego. Być może przy okazji stulecia bitwy zostanie udostępniona, a może jest już udostępniona, bodaj jedyna materialna pamiątka po tej bitwie stoczonej przez Polaków 27 kwietnia 1920 roku. Jest nią bandera bolszewickiej wojennej flotylii dnieprzańskiej zdobyta przez Polaków na jednym ze statków właśnie w porcie w Czarnobylu. Dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Rozstajemy się, proszę Państwa, z Prypecią. Nie zajrzymy do kościoła w Czarnobylu, który zbudowany w XVIII wieku nie przetrwał rewolucyjnego zapału i został zniszczony w czasach Związku Sowieckiego. Na Czarnobylu kończy się druga część spływu z Prypecią. Za uwagę dzisiaj już Państwu dziękuję i namawiam, by jeśli tylko warunki pozwolą, udać się na Polesie, do Turowa, do Mozyrza, do Czarnobyla w poszukiwaniu niezwykłych tropów dziedzictwa historyczno-kulturowego dawnej Rzeczypospolitej. Dziękuję za uwagę.